chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Wspominamy męczeństwo świętego Jana Chrzciciela, który cały naród wzywał do poprawy obyczajów. Nie wahał się napominać także króla Heroda. Za to został uwięziony i ścięty. Podobnie prorocy, podobnie apostołowie własną krwią przypieczętowali głoszoną naukę. Jan Chrzciciel ponosi śmierć, choć nie skrzywdził Herodiady, tej, co wymusza jego zgładzenie. Ona go nienawidzi, ale nie za jakieś zło, które byłoby powodem jej cierpienia. Nie, ona znienawidziła go za to, że jasno i po imieniu nazywa jej grzech. To było dla niej bardzo trudne. Prawda ją bolała. Jan jasno pokazał, że jej związek z Herodem nie jest prawdziwym małżeństwem. Że ten związek jest cudzołożny, bo przecież Herodiada ma męża prawdziwego. To bardzo bolało. To było dla niej mocnym wyrzutem, napomnieniem. Bardzo często nasza wspólnota Kościoła bywa nienawidzona właśnie za to, że wyraźnie naucza Bożych przykazań. Faktycznie liczne i bardzo poważne mogą być grzechy popełniane przez nas, katolików. Dotyczy to również pasterzy Kościoła. Popełniamy błędy. Nie udajemy bezgrzesznych. Ale jeśli Kościół bywa nienawidzony, to najczęściej za to, że tak jasno, tak bezkompromisowo jest wierny Jezusowi. Choć grzeszny, to chce być wierny Panu, a to się nie podoba. Jest krytykowany za to, że nie chce zmieniać nauki Pana w imię realizowania egoistycznych ludzkich tylko zamierzeń. Maryjo, Ty jesteś wierna Panu do końca. Jak Pan do końca nas umiłował, tak Ty, nasza Matko, umiłowałaś do końca. Trwałaś pod krzyżem Syna. Pomagaj nam wzrastać w wierze, podnosić w górę nasze serca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.